no, ale takich taki czarnych myśli, że nie jest tak, jakbyś się chciał. Nie jest tak, no ale może nie powiem, że można było się tak spodziewać, ale trochę może i tak, bo wiadomo, jaka była sytuacja. Cieszyliście się już też wy i my, zresztą też trochę dziennikarze, może bardziej nawet niż my, że już będzie tor oddany, stadion i tak dalej. Ja ostrzegałem, że to, że dzisiaj jest stadion już do dyspozycji, nie znaczy, że zaraz będziemy fruwać na nim i gdziekolwiek indziej pojedziemy, bo to wszystko od nowa, no jesteśmy miesiąc na pewno do tyłu. Rafał, czy podczas tej waszej narady tutaj szybkiej powiedzieliście coś sobie o przygotowaniach na nadchodzący tydzień przed Gorzowem? Musimy jeździć, no, tam się trener wypowie najlepiej na ten temat, on zna szczegóły, wszystko. Wiem, że mamy czwartek, piątek poważne treningi, przygotowania i myślę, że do tego czasu jeszcze większa praca, jeśli chodzi o tor. A poniedziałek, środa to są wasze wyjazdy poza granicę? No tak, mamy ligę szwedzką, a po drugie jeszcze cały czas będzie to robione, także nie mamy sensu, żebyśmy tutaj siedzieli i czekali, bo to wszystko wymaga czasu. Stało, że nie nawiązaliśmy właściwie zupełnie walki dzisiaj tutaj w naszym. Jesteśmy słabi, po prostu. Nie trenujemy tyle, co trzeba i być może to jest powodem, bo po prostu no Unia, zresztą mówiłem wcześniej, jest zawsze krok w tym roku przed wszystkim, bo wcześniej zaczęła przygotowania. No i pokazała, że gdzie jest nasze miejsce w tym momencie. Mam nadzieję, że wszystko poukładamy w tym tygodniu, już z zawodnikami rozmawiałem teraz tam po meczu, bo się każdy rozjeżdża i potem ciężko złapać kogokolwiek, czy tam telefon, czy tak dalej. Też mamy plan przygotowany i wszyscy wiedzą, co mamy robić, bo sami widzą, że mają braki i tyle, no. Nie jadą na jakąś tam ligę niemiecką, czeską, tylko będą u nas trenować i no Szwecję muszą zaliczyć, bo tam już jest jednak, to jest poziom też Szwecji, tak trzeba powiedzieć, że są te rozgrywki naprawdę zbliżone do poziomu do Ligi Polskiej. Zęgi mam w środę jeszcze tylko Dania, czwartek, piątek, sobota ryjemy u nas i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. To musimy może chyba martwić tutaj, bo porażka to jedno, ale styl jest. No tak, no dostajemy wpały strasznie i już się bałem, że 30 nie zrobimy, będziemy gorsi niż Bukniarz. I no, na szczęście Franek się tam zerwał w końcówce i pokazał, że no jeszcze gdyby nie ten defekt, może bo się silnik też rozsypał. Puściłem Piotra w 14, no bo chciałem zobaczyć, czy miał jeszcze jeden silnik, chciał spróbować. I silnik się zatarł, no nie stanął w miejscu i tyle. No. Są problemy trochę ze sprzętem, brak wiary trochę w siebie. I to jest, myślę, ten akcent taki pesymistyczny. Mam nadzieję, że to może nie już wszystko naraz do tego, bo to każdy mówi już jeden tydzień i będzie wszystko ok. No nie jest to tak. Będziemy z Gorzowem walczyć mimo wszystko, żeby wygrać ten mecz. A resztę, no myślę, że to jest kwestia tylko czasu, żeby się rozjeździli, dojeździli, dopasowali do sprzętu, bo no to już mówiłem, że to jest za wiele. Gorzej być nie może i musimy w końcu uwierzyć w siebie, że jesteśmy jednak mistrzem Polski, że to nie są zawodnicy, którzy zapomnieli raptem jeździć, bo tak to wygląda, że to jadą, ale tak jakoś bez wiary. Myślę, że ten czwartek, piątek to sobie spotkanie, zrobimy wspólną kolację i pogadamy o pewnych rzeczach troszkę bardziej na luzie, bo ta presja jednak ją czuć, zwłaszcza przed meczem z Gorzowem, prawda? Gdyby to był inny mecz, to inaczej by się zawodnicy może czuli, zaraz jest Gorzów, a to jest dla nas podwójnie ważne spotkanie i tyle, no. Zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że dobra. I start w zasadzie przegrałem, już ciężko było powalczyć, bo się było widać, że Rosjanie tylko radzili sobie i walczyli z rywalami, a my w zasadzie walczyliśmy z sobą. Stąd taki wynik też. Ciężko powiedzieć, coś przyszło. Na pewno brak jazdy na takim torze, bo nie dość, że nasz tor nie jest przygotowany na to, żeby się mogli spokojnie trenować, no to
teraz trzeba będzie to jak najszybciej zmienić i przygotować taki ton mniej więcej podobny jaki był dzisiaj, gdzie będziemy jeździć i obywać się z motocyklem. Dostosujemy przełożenia takie, które pozwolą nam dosyć dobrze wyjść do startu, a potem już będzie lżej. No zobaczymy. W tej piątek mamy takie małe zgrupowanie przed meczem z Gorzowem i na pewno trzeba będzie zapomnieć o tym, co było i już myślę. No ciężko w ogóle cokolwiek mówić na ten temat. No wiedzieliśmy, spodziewaliśmy się porażki, ale nie w takim stylu. No to w ogóle brakuje słów. No praktycznie nie ma zawodnika, który by nie zawiódł. Z początku Patryk Duda, kiedy nie zrobił swoje w biegu młodzieżowym, później ten straszny bieg, gdzie Adam zminął dwóch zawodników praktycznie jak kołki. No ogólnie beznadziejnie, no ja mówię to, co podkreślałem ostatnio gdzieś tam w jakiejś audycji radiowej, że no, mam nadzieję, że będzie lepiej, no trzeba jeszcze tej drużynie dać szansę. Myślę, że tym meczem przełomowym może być to najbliższe spotkanie z Gorzowem. No zobaczymy, no dajmy im szansę, zrobili wspaniały wynik w tamtym roku,